Dziś jest piątek 13, 13 dzień lutego 2015 roku. Telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie, ciekawą rozmowę z legendą Słupskiej Filharmonii Symfonia Baltica. Tak chciałem powiedzieć, nie wiem, czy mój gość się zgodzi. Popularyzatorem muzyki, konferansjerem, prelegentem muzycznym, miłośnikiem opery, człowiekiem, bez którego żaden koncert naszej Słupskiej Orkiestry nie mógłby się odbyć w pełni. Moim gościem jest pan Andrzej Zborowski. Miło mi bardzo, witam serdecznie. Z tą legendą to mocna przesada, chociaż miła przesada. Po prostu rzeczywiście zapowiadam koncerty w wielu filharmoniach. Dawniej grasowałem, że tak powiem, na południu, bo stamtąd pochodzę z Małopolski. Później rodzice się przenieśli, jeszcze jak byłem bardzo młodym człowiekiem, na Śląsk. Tam spędziłem długi czas swojego życia, całą edukację. Tam odbyłem, łącznie z studiami wyższymi na Wydziale Wokalnym, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, obecnie Akademii Muzycznej. A w 1974 roku na zaproszenie ówczesnego dyrektora Filharmonii Koszalińskiej, profesora Andrzeja Swojdzińskiego, przeniosłem się tutaj, i do tej pory zamieszkuję północne tereny naszego kraju. Chciałoby się powiedzieć województwa środkowo-pomorskiego, które nie doszło do skutku, bo zaproszony zostałem do Koszalina. Wówczas to było wspólne województwo ze Słupskiem, a później nas rozdzielono. Ale od początku, właściwie równolegle z Filharmonią Koszalińską, która dawała powtarzane koncerty w Słupsku, a później powstała Słupska Orkiestra, równolegle właśnie ze Słupskiem współpracuję, do którego to miasta mam wielki sentyment. Z przyjemnością tu zawsze przyjeżdżam. Czuję się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Ojciec wzruszony zrozumiał, że ma do czynienia z geniuszem. 4-letnie dziecko. Wkrótce potem, już 2 lata później, podjął wielkie koncertowe podróże ze swoimi dziećmi. Właśnie z tą wspomnianą córką, a więc starszą siostrą, Wolfganga Amadeusza Nanner i samym Wolfgangiem Amadeuszem, bo chciał pokazać światu. Chciał pokazać we wszystkich ośrodkach tych najważniejszych Europy te cudowne swoje dzieci. I odbywał te podróże, które trwały pół roku, rok, a trzecia podróż, kiedy Wolfgang miał 7 lat, rozpoczęła się i trwała prawie 3 lata. Tak, ale to już była bardziej komfortowa, jak na tamte czasy, podróż, bo już podróżowali własną karetą, z własnym klawesynem, ale cóż to był za komfort po tych strasznych bezdrożach pełnych kurzu, błota, strasznego trzęsienia, turkotania się, nosowania po zajazdach, po oberżach, bo przecież całymi tygodniami się jechało, zanim się dotarło do celu, ale artyści podróżowali także i to małe rodzeństwo. I przed obliczem wielkich osób, wielkich władców, monarchów wystąpili z jakże wielkim powodzeniem. W Wiedniu u Marii Teresy, w Paryżu przed Ludwikiem XV, w Londynie przed królem Jerzym III. A w Londynie zastano tam Jana Christiana Bacha, najmłodszego syna Jana Sebastiana, Jana Christiana zwanego Bachem londyńskim, ponieważ właśnie w Londynie działał. Jan Christian, kiedy posłuchał, co ten malec potrafi, zachwycił się, starał się roztoczyć nad nim opiekę, a był o pokolenie starszy. Panie Andrzej, a serce gdzie zostało? Czy serce jest w Koszalinie, czy może częściowo w Słupsku, a może na stałe zostało tam na południu Polski, może w Łęgowie? W Łęgu Tarnowskim? Tam nie, bo tam tylko 10 lat pierwszych swojego życia spędziłem, więc może też trochę. Właściwie mogę powiedzieć, że każde miejsce, w którym działałem, było dla mnie ważne i wszędzie tam trochę serca zostawiłem. W Bydgoszczy pracowałem dosyć długo w Filharmonii Pomorskiej. I tu na Pomorzu się dobrze czuję, piękna przyroda. Piękną, znaną i lubianą arię, która od strony wokalnej jest probierzem wielkiej sztuki
Belcanta, bo tak przyjemnie się jej słucha, ale od strony głosowej rzeczywiście wymaga wspaniałego warsztatu właśnie wokalnego w sztuce tego włoskiego Belcanta. Una furtiva lagrima, gdzieś ukryta łza. To mniej więcej takie są słowa w przetłumaczeniu Nemorino w operze Napój miłosny Gaetana Donizettiego. Tą arią wyśpiewuje swoją wielką miłość do ukochanej Adiny, o której to nie wie jeszcze, czy będzie odwzajemniona, czy nie. Jest to taki moment oczekiwania, niepewności. No a dla nas cudownego śpiewania. Adam Zdunikowski. Dowiedziałem się wtedy, jak przyjechałem, że był taki konflikt między Słupskiem a Koszalinem. No, mnie to trochę bawiło i martwiło, bo ja jestem przeciwny wszelkim konfliktom. O tyle żałuję, że nie ma województwa środkowo-pomorskiego, bo może by to była jakaś rekompensata dla Słupska. Słupsk był wtedy może stolicą województwa, albo można się podzielić tak jak w Lubuskim między Gorzowem a Zieloną Górą. No, wiem, że może jestem odosobniony w swoich sentymentach, ale lepiej bym się czuł jako mieszkaniec województwa środkowo-pomorskiego, gdzie obydwa te miasta, Słupsk i Koszalin, są równoważne, niż teraz, kiedy jesteśmy w Koszalinie kresami wschodnimi Szczecina, a państwo kresami zachodnimi Gdańska. No tak, to jesteśmy podzieleni tutaj niestety, granica jest. Jest wierny swojej macierzystej operze, do której trafił po studiach w Akademii Muzycznej w Gdańsku, właśnie Bałtyckiej Opery w Gdańsku, ale w gościnnie można go zobaczyć i usłyszeć na wielu scenach operowych świata. Ja mam taki, można powiedzieć, trochę osobisty stosunek do jego śpiewu, ponieważ jako młody chłopak byłem wychowany na operach Moniuszki, chłonąłem to wszystko w bytomskiej operze, a niezrównanym wykonawcą partii Stefana w Strasznym Dworze był Bogdan Paprocki. Jakoś później inni śpiewacy, znakomici, pięknie śpiewający, jakoś nie mogli mi dogodzić, bo Paprocki stworzył taki jakiś klimat w tej arii, coś takiego nieuchwytnego i niepowtarzalnego, że po prostu zdawałoby się, że już się nikt do tego nie zbliży. Ale miałem okazję słowem prowadzić taki plenerowy spektakl Strasznego Dworu, w którym Stefana zaśpiewał właśnie Paweł Skałuba. Jak zaczął w prologu te brawurowe swoje wysokie dźwięki, od razu, jak to się mówi troszkę wulgarnie, szczęka mi opadła, a kiedy zaśpiewał w trzecim akcie arię Stefana z Kurantem, to po prostu się wzruszyłem, ale nie tylko ja. Publiczność nagrodziła go tak rzęsistymi oklaskami po arii tylko, nie po zakończeniu aktu po arii, że te oklaski przeszły w owację. On właśnie jakoś ten idiom uchwycił i tak sobie pomyślałem, że Paprocki tam z góry może być spokojny, że znalazł swojego następcę w tej właśnie partii. A na Śląsku nie było takich podziałów? Nie wiem, Rybnik, Bytom? Tak, no to było co innego. To było po wojnie, to była mieszanina narodów i konflikt był między autochtonami, którzy się czuli obywatelami tej ziemi, a przybyszami, których było mnóstwo, z Zabuga i z centralnej Polski i z Francji. To się wszystko wymieszało. To był tygiel narodów, więc oczywiście, że były różne uprzedzenia. No, ja się tam nauczyłem gwary śląskiej dobrze, to bardzo odmiennej w różnych regionach, innej w Bytomiu, troszkę innej w Rybniku. W Rybniku średnią szkołę, taką bardzo dobrą szkołę szafranków ukończyłem, potem Filharmonii Rybnickiego Okręgu Węglowego trochę działałem. Także no, odegrały te miasta, te miejsca w moim życiu ważną rolę. Do Rybnika właśnie czuję szczególny sentyment, bo chociaż studia odbyłem w Katowicach, to jednak w Rybniku średnią szkołę i później dosyć duża działalność artystyczna właśnie związana była z Rybnikiem. I ta opieka starszego, przecież o 20 przeszło lat artysty nad małym, siedmioletnim, potem już ośmioletnim, bo zanim dotarli do Londynu, to już miał 8 lat, przerodziła się w partnerstwo. Oni razem wspólnie muzykowali, improwizowali jak partnerzy.
ten 8-letni Wolfgang Amadeusz i o pokolenie starszy Jan Christian. I wtedy właśnie Wolfgang Amadeusz skomponował pierwszą swoją symfonię. 8-letnie dziecko. Symfonię niezbyt długą, ale klasycznie zbudowano z trzech części. Żywa część, środkowe ogniwo wolne, część trzecia znowu żywa. I to nie jest muzyka dziecinna. Pod tą muzyką podpisałby się jakiś ówczesny w tym stylu komponujący, nawet wybitny kompozytor. Nie jest dziecinna, to jest muzyka prawdziwego artysty, kompozytora, tylko że skomponowana przez 8-letnie dziecko. Ciekawa jest sprawa drugiej części. Jest tam motyw, który posłuży Mozartowi jeszcze w symfonii ostatniej, 41, zwanej Jowiszową. To ciekawe, prawda, że w tej najważniejszej właściwie symfonii kończącej ten rodzaj twórczości Mozarta wykorzystał kompozytor motyw, który stworzył mając 8 lat. A więc, proszę Państwa, to ciekawostka i coś zdumiewającego. Kiedy posłuchamy tej muzyki, nikt się nie domyśli, że mogło to napisać 8-letnie dziecko. Jakżeż pięknie, jakżeż wspaniale, o czym zaraz się przekonamy. Panie Andrzeju, to były lata 60, prawda? 50, 60. 50, 60, a latach 60. Pierwszym sekretarzem na Śląsku w Katowicach był Edward Gieryk. A, to dopiero w 70 latach. Najpierw, tak, ale tak. Był... A, pierwszym sekretarzem, słusznie. Województwa. Tak, bo tak, województwa, tak, bo później, tak, a rzeczywiście ma pan rację. Zastanawiam się, czy to był może dobry czas, dobrze się tam wtedy mieszkało na Śląsku, w Katowicach. Wiem pan, no, z perspektywy naszej, kiedy jesteśmy już w normalnym ustroju, to nic nie było dobrego, bo to wszystko było trochę sztuczne, ale jak na te czasy, to Gierek trochę otworzył drzwi, że trochę świeżego powietrza zachodu się dostało i myśmy wtedy nie mieli za dużo porównań, więc jakoś poza tym ja byłem zawsze tak bardzo związany z muzyką, że muzyka była dla mnie takim azylem i ten zewnętrzny świat tak nie za bardzo do mnie docierał. Ale to taka dygresja, bo dzisiaj mamy walentynkowy koncert. Nie będziemy do aż tak wielkich wzruszeń sięgali. Posłuchamy popularnej arii, bardzo popularnej z opery Violetto Giuseppe Verdiego z ostatniego aktu. To ta słynna aria La Donna e Mobile. Kobieta zmienną jest. Ja bym raczej powiedział, mobilną jest bardziej niż mężczyźni, bo więcej musi działać, prawda, i zawodowo, i domowo.